Serwus, z tej strony Norpisiek, a dzisiaj witam Was w trzecim już odcinku z serii F1 2019 kariera McLarenem, oczywiście przed Australią. Tutaj sobie pojeździmy w Chinach, no najprawdopodobniej, no na pewno się wyścig tutaj nie odbędzie w planowanym czasie. Zobaczymy, nas puścili. Zakwalifikowaliśmy się, jak już pewnie widzieliście, na dobrej piątej pozycji. Max Verstappen nie zrobił kółka, co ciekawe, i startuje z 15 albo z 14 pozycji. Co ciekawe. Okej, ruszmy. No, nasza strategia może być tylko jedna. Czyli założenie medów. Znaczy, to teraz zależy dużo, bo na pewno padać nie będzie, więc jest dobrze. Pojedziemy medy. Specjalny kask. Nie no, no w końcu zmieniłem ten kask, żeby był jakiś normalny dla tego samochodu. Możemy jechać okrążenie formujące. Możecie też zauważyć. O, dostałem więcej informacji o okrążeniu informującym. No ciekawe. Możecie zauważyć też lepszą grafikę. Postanowiłem zmienić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz powinno to znacznie lepiej wyglądać. Ocencie mój kask, jak tam się Wam podoba. No, taki sobie myślę. Mógłby być lepszy, ale najlepszy to ja mam na wyścigi ligowe. Co ciekawe, bardzo dobrze mi ostatnio idzie, więc nawet można śledzić moje poczynania w lidze, jak coś tam w opisie napiszę o lidze, jak będziecie chcieli mnie śledzić. Oczywiście a propos śledzenia, zapraszam do lajkowania, subowania kanału, no nawet dołączenia na Discordzie. Już niedługo żużel, będzie ciekawie. No, skoki się kończą, coś się kończy, coś zaczyna. Co ciekawe, Leclerc z Ferrari przed nami, za nami Gasly, no jeszcze Gasly w Red Bullu, bo no bo ta kariera niestety, znaczy stety, jest na takim wczesnym etapie. Ja zacząłem we wrześniu, no i teraz dopiero zacząłem wrzucać filmiki z niej, znaczy grać, bo lepiej komputer, jakieś lekkie poprawki przy komputerze i można teraz na średnie, to są średnie, mogłem nawet wysokie, ale wolałem nie przedobrzyć. Zobaczymy, co Leclerc pokaże. Najważniejszy jest start. Ostatni. Przez nas kontrolowany zakręt, no i zobaczymy. Tutaj już bot, rączki tutaj mam, znaczy na kierownicy, ale inaczej. 8,8 było przez chwilę obrotów. To nie może być przypadek. No i już ustawiamy się na polu. Gasly za nami, tam jeszcze Grosjean. Bardzo dobre kwalifikacje też Ricciardo i tam Sainz, nasz kolega z zespołu, na 10 pozycji. Jakieś poprawki przy samochodzie były. Niestety na to, co najbardziej liczyłem w tym aucie, czyli mocy, nie udało się poprawić, no ale teraz start jest najważniejszy. Teraz 5 czerwonych świateł i czy zgasną i zgasły. I świetny start Norberta. Co on robi? Leclerc tutaj się wpycha, Gasly, my szeroko, co to za fatalne przejechanie. Jeszcze poślizg, no nie, tak to nie będzie. Przecież to fatalny start, no ale co, jedziemy, no. Od razu rzuca niestety, ale tutaj walka, niestety przegrzane opony, spin, taki lekki, no i walka o co? No ale już tutaj agresywny ten Perez, strasznie agresywny. I Stroll, no i co nam zostało? Walczyć o punkty, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może jakiś safety car, może coś ciekawego. No ale ten start był najgorszy chyba, jaki mogłem sobie tylko wymarzyć. A co ciekawe, w kwalifikacjach
Rob Kubica, driver błyskawica, był przed George'em Russellem. Warto zaznaczyć, ja teraz nie wiem, co się wydarzyło, kto jest, ale dalej odczuwam skutki tych opon, tam chyba jest już z 30%. No nie, no to fatalnie. Jejusiu, jak rzuca, jak widać żółto z tyłu. Wysoka temperatura, ogólnie nie zmieniałem nic w częściach, więc będzie trzeba przeoszczędzić tam na treningach. No te treningi sobie pominąłem, przesymulowałem. No i Rob Kubica niestety za George'em, słaby start, co ciekawe. A nam odjeżdża Perez. No po takim słabym... No, nadchodzi zjazd. To my na czwartym okrążeniu zjeżdżamy. Szybki wyścig. No ja nie wiem, czy będzie szansa na jakiekolwiek punkty. No liczyłbym na jakiegoś safety cara. Coś by mogło nam pomóc. Ale ten wyścig do wyrzucenia do kosza chyba. Raczej. No... Wiemy, jak świetnie Rob Kubica pojechał Alfą. To już wszyscy, co oglądają ten film, wiedzą, co wyczynił za kierownicą. Oczywiście najlepszy czas w Alfie i to nie była pokazówka, jak to sam Robert ujął. No i od razu inaczej ludzie. No kibice, my polscy prawdziwi fani, no to wiem, że on no nie jest byle jakim kierowcą, no ale takie zagraniczne media zaczęły się zastanawiać, co z tym Kubicą, no przecież tam był tak lany przez Russella w kwalifikacjach, no a tu nagle taki czas, takie kółko, no pokazówka na bank. Tak sobie mogą myśleć co niektóre brytyjskie media, ale my wiemy swoje. Po prostu Robert dobre kółko skleił, to nie była pokazówka, więc nie ujawnione do końca potencjał tego auta. No na pewno nie pojechali na 100% z ustawieniami silnika i tak dalej. Coś tu Jeff do mnie mówi. Spójrzmy, co ma dla nas do zaoferowania. Ma do nas dla za okej. Okay. Ma do nas dla strategię szybszy zjazd do boksu i ja zjadę szybciej. O nie, to ten zły zjazd do boksu. Czyli Jeff chce, żebyśmy podcięli tych zawodników z przodu, ale wiecie ja bym chyba raczej założył hardy. No, spójrzmy na nasze opony, no już trzecie okrążenie, no co prawda jechaliśmy na nich przecież kwalifikacje, ale te opony nie są w dobrym stanie. One są w fatalnym stanie. To może się tak wydawać, że ja tak płynnie jadę. A co do lig, w których jeżdżę, a jeszcze można obserwować w piątki można oglądać streama o 20:30, na którym jadę sobie, nie, o jakiej 20:30, to się wytnie, o 21:15 startuje live'ik, jest, miałem zjeżdżać, co ja robię, to było dziwne, ale nie przekroczyć walei. Okej, tutaj niech se jedzie, ja powiem. O 21:15 się zaczynają kwalifikacje. Można też przyjść szybciej, tam komentatorzy ładnie opowiadają, co się wydarzyło po poprzednim wyścigu, jak wygląda klasyfikacja, jak wyglądają konstruktorzy i tak dalej. I teraz musimy cisnąć, muszę się skupić na jeździe i ciekawie mówić. Bardzo mi się teraz śpieszy. No, jak coś wycisnąć, to w tym momencie jest bardzo duża szansa. Tam ten racing point, to on już po pit stopie? Nie, no to coś się wydarzyło tym. Może ma isiu, może silnik albo coś innego.
nie pomaga mu w tym, co chce zrobić. Pan Lance Stroll, Kubica na medach startował, nie, był jakiś czeski błąd. Mi się wydawało, że przy Kubicy były medy. Co to, walczy tam z kimś pan kierowca? Wracając do ligi, no to ja, znaczy no moje ostatnie wyścigi nie były zbyt udane w punktach. Były bardzo ciekawe zjawiska paranormalne na torze. No było wjechanie w moje tylne skrzydło i to nie z małą prędkością, co ciekawe. Jest to Liga Real Racing League i to jest, po prostu polega na tym, że są, nie są równe osiągi, są realistyczne osiągi. No i tutaj jest zastosowany specjalny taki przelicznik przez administrację, który dostajesz tak jakby premię za bolid. I jest później taka kolejka, jest taka tabelka, w jakiej kolejności może wybrać swój bolid na kolejny sezon. No ja aktualnie jeździłem w Alfie Romeo, nie Orlen Racing, tylko w Alfie Romeo Racing. No i przeszedłem do Racing Pointa. No i od tego czasu mi świetnie szło. No to teraz, no punkcik wywiesiony z USA był, co prawda, no ale bardzo dobrze mi się jechało. Niestety pierwsze okrążenie było zabójcze, a później to co się działo, to no była walka, chociaż na dystansie. Ale kolega z zespołu jest właśnie w boksie, zobaczymy co Carlos, czy kogoś w ogóle możemy wyprzedzić. Ja cisnę na tym Ersie, przystopujmy troszkę, no grożony jest przed nami, no ale on bardzo dobrą miał pozycję, my w ogóle uszkodzeni jesteśmy, no tak dziwnie mi się jedzie, nie jesteśmy uszkodzeni, co ciekawe. No ten wyścig może nie jest zbyt ciekawy, ale mam nadzieję, że to co mówię jest ciekawe. A tu już wyjeżdżamy przed Perezem, fantastyczny ruch. Czy przed Kwiatem? Czy będę przed Kwiatem? Ależ fantastyczny manewr. Tutaj się wciskamy, to nie było najlepsze. Raikkonen tutaj no nie pozostawił nam złudzeń w tym zakręcie. No tam nie dało się. Tam nie dało się atakować, to było nieodpowiedzialne. Może tutaj jakiś atak, będzie DRS, co prawda nie tutaj, ale na tej długiej, prostej, ale Raikkonen też będzie miał DRS. Szczędźmy Olesz tutaj wolno, co on robi? Wciśnijmy się. No i... Okej. Pierwsza powtórka na wizji. Po prostu... To by było zbyt słabe w moim wykonaniu. Tą pierwszą sobie odpuściliśmy. Jedź w stronę. Ale jestem czysty driver. No bo on ma issue, ewidentnie. Jak on jedzie 10 na godzinę, Jezu Chryste. Nie no to wylew jak w FIFA. Nie no to... Ostatnia powtórka, no już nie będę, no ale to co się dzieje to jest jakieś szaleństwo, Lance Stroll, co ty robisz? Tam dymek z opon leci, blokuje mnie, nie będzie punktów, ewidentnie nie będzie, to będzie fatalny wynik, no ale tutaj na prostej, ależ prędkość McLarena, co niespodziewane i teraz, no jednak może się schowajmy za tunel aerodynamiczny, za Kimim Raikkonenem, Kimi wyprzedza Strola po tej, to ja, Jezu Chryste, dobra, to jest śmiech na sali, fatalna informacja, jestem amatorem w tą grę, zjedzie mnie za powtórki, ale no raczej nikt w tym momencie nie ogląda. Tu
tutaj przyblokowane opony przez Lensa Strolla Solare, kto ktoś lubi, tak sobie wymawia. Wyprzedziliśmy tam jakaś żółta flaga. Co tam się stało? Przed nami jakiś Sainz, dymek z silnika. Bardzo dobra informacja i przed Russellem, przed George'em. I tutaj możemy bardzo dobrze pojechać. Szeroko, po szerokości, po całej szerokości wyprzedziliśmy Kimiego. Wyprzedzimy Albona. Co się dzieje, Antonio, przed nami? Coś mówiłem, że nie będzie punktów, zobaczymy. Nie możemy się podniecać, ale no, trochę mnie boli serduszko za te powtórki. Wstyd, no wstyd, trzeba to przyznać. Ale wolałem tak pojechać, żebyście mieli co oglądać. Żeby nie było odcinka 10 minut. Muszę też być bardziej uważny. No i nie wszędzie atakować, ale po prostu jak widzę takiego Giovinazzego, co jedzie 10 na godzinę w zakręcie, to aż mi się wolę rzuciło moim bolidem. To mogło się skończyć na bandzie. To mogło się skończyć na powtórce. To może być świetny atak na Antonio, ale że wysoka prędkość w moim bolidzie, dużo lepsze wyjście, dużo lepszy... O, jak mi przykro, Carlos. To co, 3-0? Szybciej, szybciej zjadę mu. Ale zrobiłem to chamsko i tutaj... Dobrze, to wygląda. Gonimy Hulkenberga. Zobaczymy, czy da się coś zrobić w tym temacie. Musimy uciekać Antonio Giovinazziemu. Czy się uda? Powinno się udać. Tutaj w Weskach sobie zmniejszymy tryb, troszkę przeoszczędzimy paliwa. Znaczy paliwa też, bo taki lift and coast jeszcze troszkę. Ależ tutaj to było słabo przejechane, strasznie słabo. Tutaj sobie na wysokiej, tutaj przeoszczędzimy na niskim, pojedziemy. I też oponki, paliwko trzeba. No i tak mówię, no ja najlepszym kierowcą nie jestem, no ale w tej lidze to nie chcę się wychwalać, ale Racing Pointem zdobyć 5. pozycję w Singapurze. Co prawda dojechało tylko 10, no ale no byłem przed Red Bullem. A tak już na poważnie to jeżdżę też w jednej takiej lidze, ale to już nie na tak poważnie, to są równe osiągi. No i to było w niedzielę, czyli dla was nie wiem kiedy, ale w marcu. W niedzielę jechałem sobie w tej lidze Formuła Brother Racing, coś. Nie, sorry, ale w takiej lidze i tam, no, co ciekawe, wygrałem. Dojechało 13-14 kierowców. Co prawda troszkę ze z kolegą pojeździłem, pojechałem sobie trening taki, że jechałem trening 40, znaczy trening. Jechałem 48 minut, czyli jechałem, co tam się dzieje? Jechałem trening 30 minut, kwalifikacje 18 i jechałem sobie wyścig taki 5-okrążeniowy. I to przed wyścigiem. I tam zrobiłem chyba z 3 kółka na próbie czasowej. No i pobiłem czas kolegi, a mój kolega, no, jest mój kolega moderator, to jest dużo lepszy kierowca, no to nie mogło się nie udać. Mój kolega też, Konrad, jechał w tym wyścigu, ale niestety swoją przygodę zakończył przez wycofanie się z sesji. Co ten Verstappen tak? Mamy DRS-a? Mamy. Może wyprzedzimy Red Bulla, no. W końcu ten... Nie, już chciałem powiedzieć ten sam silnik, ale to nie to. To nie to. Ale tutaj przyblokowane skrzydło. Trąciłem Hulkenberga, czy wyprzedzę Verstappena? Wyprzedzę, ale go tam
niemiło potraktowałem. Jesteśmy w punktach, panowie. Czy tam, to już myślałem, że dostałem ostrzeżenie za ścięcie zakrętu i się tak zdziwiłem z Red Bull bez punktów, co to się dzieje. Ale tu boty, no muszę ten poziom zwiększyć. Po tak fatalnym starcie, no dobrze mi idzie. Tu może być nawet P6. Znaczy nie P6, P7. Będzie bardzo fajnie, jak będzie P7. To po takim starcie to będę normalnie usytasy do końca. Jeszcze bardziej. Tutaj sobie możemy przeoszczędzić, bo i tak tutaj w tej sekcji raczej nie wyprzedzimy. No ale on troszkę nam stu zwalnia. Trzeba to powiedzieć jasno. No i w ogóle w tą niedzielę, była moja pierwsze zwycięstwo. Co ciekawe, w kwalifikacjach jechałem na oponach żółtych, z żółtym paseczkiem. Wyścigi oczywiście 50%, żeby nie było. Jechałem w kwalifikacjach żółty paseczek i w Bahrajnie zrobiłem 1.28.0 i przegrałem o 2000 z kolesiem, który jechał na oponach miękkich, czyli na oponach czerwonych. Nie, tutaj nie zaatakujemy. A tylko dlatego przegrałem przez te 2000, że go podciągnąłem. Chciałem być dobry kolega, taki, wiecie. A to takie podciąganie się dla mnie źle skończyło, ale na drugim okrążeniu wyprzedziłem. Tam były też przygody. Samochód bezpieczeństwa nie wyjechał na tor, ale był wirtualny, który mi bardzo pomógł, bo chcieli mnie podciąć, a na tym okrążeniu, co ja zjechałem, to był samochód bezpieczeństwa i z 3 sekund straty do mnie się zrobiło z 10 mojego najgroźniejszego rywala. W ogóle tam była zażarta walka z osobą, która jechała od początku na hardach i po prostu jeszcze nie miała swojego okienka pit stopowego, no ależ ciężkie słowo. Musimy się skupić, no teraz będę chciał wyprzedzić. Jest wysoki RS, jest bogaty, no ale to chyba będzie za mało. Więcej mocy chcę, więcej mocy. Chyba, że dive bomb jakiś będzie. Dobra. Raz się żyje. Co? Co tam? Co tam, Hulkenberg? Witam. Kolizja. O nie. To było nieodpowiedzialne, panie Norbisiek. Tak się nie jeździ. No wiem, brzydkie zachowania, ale my jesteśmy na 9 pozycji. Zwiększasz różnicę o 1 sekundę. Wow. To teraz się dobieramy do Ricciardo. Jeszcze kto tam? Grosjean, ale Grosjean... Te boty przez te eski to strasznie wolno, albo to ja taki skill mam w tą grę, że... Ale raczej to pierwsze. No i może tego drugiego też troszkę szczyptę. Szalony wyścig, 2 okrążenia do mety. W ogóle, ale już to szybko zleciało. Czemu ja tu... Co ja robię? Czemu w takich sekcjach ustawiam wysoki R? Co jest z tobą, panie Norbisiek? Tutaj możemy też pocisnąć na brak, żeby naładować baterię. Akumulatory ładujemy. Mam nadzieję, że Ricciardo wyprzedzi Grosjeana. Ja wyprzedzę Ricciardo i Grosjeana na jednym. Nie zrobię tego teraz. P7 jest w zasięgu ręki, ależ to chyba Renault jest do łyknięcia. Tak mi się wydaje, no wyprzedaj tego Grosjeana, please. Jejusiu, co ja robię, nie no to się zagapiłem, sorry. Ale bardzo nieładny wyścig w moim wykonaniu. Głupie błędy, pokazy amatorszczyzny. Tu jest
barierka, znaczy barierka, tabliczka, to tu lepiej hamować. Przestrzeliłem w ogóle, ja nie wiem o czym ja myślałem. Ale raczej więcej powtórek już nie będzie. Znaczy mam taką nadzieję, chociaż teraz walka Ricciardo, no dawaj, no dawaj, no dawaj. Wyprzedzimy, wyprzedzimy go. Po szerokiej, jak w żużlu, może ścinka do krawężnika, jak w żużlu, wciskaj się po trawie, nie? Nie w tym miejscu, niestety nie, tym razem. Wyprzedzaj, wyprzedzaj tego Grożana szybko. Dawaj, 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 szybciej. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Blisko się trzymamy tego Renault. Bardzo blisko. Tak blisko jeszcze nie byliśmy. Dobrze wyjść, może nawet tutaj atak będzie. No nie nasz zerowy. Chociaż możemy się wcisnąć. I to jest bardzo dobry ruch. Znaczy bardzo nieładny, ale... On nie ma teraz DRS-u, więc będzie jak wisienka na torcie naszego wyścigu dzisiejszego. Tylko teraz... O nie! O nie! Ja wiem, że ten wyścig jest bardzo zły pod względem mojej jazdy, ale to co robi Ricciardo na tej prostej, to on jest szalony jakiś. Nie, proszę, nie kara, nie ma kary. Na szczęście. Dobra, to ten Grożan to raczej nie łyknięty będzie. Chociaż jak dobrze Eski pojadę i tam co się wyjaśnia na ostatnich prostych, ale już wolno ja jadę ostatnie okrążenia, co się ze mną dzieje. Bardziej przegadałem ten odcinek. No ale lepiej gadać niż być cicho dla was. Możecie się ciekawych rzeczy może dowiedzieć. No ja chciałem już zacząć mówić o Ferrari, o ich problemach. Tutaj zaskarżają ich silniki, rzucają talerzami jak Magda Gessler. Ale nie będzie czasu na to, bo wyścig dobiega końca. Zostawimy sobie to na kolejne odcinki naszej pięknej serii. Kolejny odcinek będzie w Baku. Nie, tylko jejusiu. No to oj, Ricciardo, Ricciardo, co ty robisz? No to walczymy, walczymy o te P8. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło, to opony już nie trzymają w ogóle, definitywnie. Ohydny wyścig do oglądania. Strasznie brzydki w moim wykonaniu. No, zniszczyłem rywali sobie, praktycznie. O-o, skończył mi się RS. O-o. Nie, Ricciardo, nie rób tego. Proszę, nie, nie teraz. Uff, oni są na wyjściu wolni. P8 mogło być zdecydowanie lepiej, tracimy dużo w konstruktorce, bo Carlos Sainz postanowił się zepsuć, dosłownie. Jest P8, czy jestem zadowolony? No jestem. Mogłoby być P7, ale P8 też jest spoko. Po tym, co się stało na starcie, wiedziałem, że ten wyścig nie będzie zbyt czysty. No te opony nam nie pomogły w tym, co pokazywało. Tutaj się Lewis Hamilton cieszą się w Mercedesie. W McLarenie też oczywiście się cieszę. A propos, no proszę zobaczyć, jaki piękny kask, możecie popatrzeć, jak pszczółka Maja z ulu wyleciała. Tutaj pan Lewis Hamilton w ciemnych ręcach, piękny pojazd Mercedesa oczywiście, szkoda, że nie różowy. A propos testów, a propos tych, no bawią się w Mercedesie, dublecik, tak? No nie. No dublecik. No. Jeszcze dublecik taki ewidentny. Spadłem z 5 na 8, słabo. Antonio Giovinazzi jest najlepszym kierowcą tego dnia, no. Zgadzam się, jak to...
O nie, o nie. Myślałem, że będzie, jak się przeklikam, to będzie klasyfikacja ranking. No to sobie zobaczymy w naszym komputerku. Jest i Norbert, jest i Bisiek, jest i Carlos Sainz, który dostaje takie bęcki w naszym tutaj zestawieniu, że to jest wstyd. No, mało punktów leciało. Czyste okrążenia, stop, co? Jest 1200, ciekawe czy będzie mnie stać. A, pamiętaj, żeby wybrać, no to sobie wybierzemy. Tylko ja chcę zobaczyć, no to od razu wybieramy. No nie, przeklikałem się. Wybieramy kogo? Myślę, że Kevin Magnussen jest bardzo dobrym wyborem jako naszego rywala. Tutaj niestety wytrzymałości, nie wiem czemu mają słabe morale, ale tutaj nam nie wyszło i teraz to naprawiamy. I czy stać na nas to? Stać nas, więc robimy i to będzie na Monako i to nam dużo da, tak mi się wydaje. Tutaj robimy pełną parą pracę, ruszają i jak na moje oko to wyprzedzimy Hasa, jak wszystko dobrze pójdzie i mamy nadzieję, że tak będzie. Szybki strzał na klasyfikację. Jesteśmy za Red Bullem o 16 oczek. No a w klasyfikacji kierowców jesteśmy na piątej pozycji. Czwarte, piąte miejsce. Czerwono-biali, biało-czerwoni. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja byłem Bisiek, Norbisiek, Mały Misiek, Biały Misiek. Żegnam was wszystkich. Cześć, na razie. Pompa, można powiedzieć.